Jeśli chodzi o akromegalię, jest to choroba ogólnoustrojowa. Do głównych objawów, które występują u naszych pacjentów, to jest powiększenie rąk i stóp, bardzo istotne w stosunku do pozostałych części ciała. Ale nie tylko te. To są różnego rodzaju objawy morfologiczne, tak jak powiększenie ucha, nosa, języka, poszerzenie par międzyzębowych. Wszystkie te elementy powodują, że zmieniają się nasze rysy twarzy i pacjent w tym momencie jest bardzo zaniepokojony, co się dzieje. Nie ma pojęcia. Tak jak się rozrastają jego zewnętrzne rysy, to również to samo dzieje się z jego wnętrzem. To znaczy dochodzi do powiększenia serca, do przerostu narządów wewnętrznych i do pojawienia się dalszych powikłań, czyli nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, zmian kostnych, które są wielką udręką dla tych pacjentów, ale również wysokie stężenie hormonu wzrostu będzie powodowało szybszy przebieg nowotworzenia, czyli powstawania nowotworów. Powiększenie tkanek miękkich, zaburzenia układu krążenia, nadciśnienie. Te wszystkie objawy skutkują z kolei tym, że nasi pacjenci żyją krócej, zdecydowanie krócej. 60% naszych pacjentów umiera z powodu powikłań właśnie układu sercowo-naczyniowego. Nasi pacjenci żyją 10 do 12 lat krócej. W związku z powyższym musimy pamiętać o tej chorobie. Akromegalia jest chorobą, która postępuje w sposób powolny. Najczęściej mężczyzna uważa, że rozrastają mu się ręce, bo ciężko pracuje. Opóźnienie postawienia diagnozy wynosi 7, 9 do 10 lat. Rozwijają się liczne powikłania tej choroby z jednej strony, a z drugiej strony rośnie guz. Im większy guz, czyli im go później rozpoznamy, tym trudniejszy jest do usunięcia. Wykrywanie choroby jest bardzo często opóźnione. Mniej więcej 10 do 12 lat od pierwszych objawów chorobowych, a więc to jest bardzo późno. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że jeżeli wcześniej rozpoczynamy leczenie, to przewidywana długość życia pozostaje na normalnym poziomie.